Ty nawet nie rozumiesz tej dziewczyny. Ona jest fascynująca, jest wybitna. Nigdy nie spotkałam kogoś takiego, uwierz mi. Nie rozumiesz jej, ale nie czuj się źle z tego powodu. Po prostu jesteś takim samym wałachem jak reszta. Nie potrafiłeś dostrzec tego potencjału. To najbardziej niesamowita osoba, jaką poznałem w życiu. Ma olbrzymią inteligencję, potencjał. Wiesz co, patrzyłeś na nią, bo fascynowało cię coś, czego w ogóle nie rozumiałeś. Jak monolit wodysei kosmicznej łapiesz. Nie łapiesz. No tak, nic dziwnego. Monolit nas fascynuje, bo, bo jest kurwa czymś niezrozumiałym. Nie potrafimy go ogarnąć. I dlatego nas tak przyciąga. I tak samo jest z nią. Przyciągnęła cię jak wielki magnes. Aczkolwiek ją trzeba zrozumieć. Ona. Ona jest niebywała, stary. Ona doskonale wie, na czym to wszystko polega. Człowieku, ona rozumie całą grę, widzi cały system. Na razie ją to przerasta, ale pod odpowiednią opieką ona rozkwitnie. Człowieku, ty nawet sobie nie wyobrażasz jak bardzo. Ona widzi tyle zależności, tyle niuansów. Po prostu trzeba ją przekonać, że to jest naturalne i że to jest jej wiedza, jej geniusz, że to jest Generalnie jak dar, jak błogosławieństwo, kumasz. Tylko ona jeszcze jest taka pogubiona, nieporadna, wymaga tak dużej opieki, a ty, ty w ogóle tego nie załapałeś, stary. Nie przejmuj się, nie bój się. Prawie nikt by tego nie załapał. Tutaj trzeba roztoczyć klosz i leczyć, a nie wydaje mi się, żebyś ty się do tego szczególnie nadawał. Sam wymagasz kuracji. Nie za bardzo wiesz, co się dzieje, i nie wiesz, dlaczego cię tak zafascynowała. Opowiem ci. Zafascynowała cię, bo jesteś od niej jakieś tysiąc razy głupszy. I to normalne. Jesteś w większości, nie przejmuj się.